Szanowni Państwo, witamy Was na Wrzosowisku. Jesteśmy Stowarzyszeniem Zielone Wrzosy, które broni tego miejsca. Broni, bo to miejsce jest zagrożone. Miejsce o wielu walorach niesamowitych, historycznych, przyrodniczych, edukacyjnych, co mam nadzieję zobaczycie, czego doświadczycie, chodząc po tym terenie. Dzień dobry, nazywam się Sławek Bogacki, reprezentuję Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam, a jesteśmy dziś w parku Wrzosowisko, w pięknym terenie, który jest jakby predestynowany do tego, aby uprawiać aktywność fizyczną, jaką jest Nordic Walking, miękka nawierzchnia, piękny teren, też bardzo historycznie teren istotny dla Torunia i okolic. Dla nas jako pasjonatów Nordic Walking, to Janek też pewnie przyzna, że praktycznie takie tereny są dla nas idealnymi, a tu jeszcze w całej otulinie tak zwanego miasta taka perełka jak to miejsce, koniecznie musimy to postarać się ochronić i dla przyszłych pokoleń zostawić, także starajmy się, aktywizujmy się i dbajmy o takie środowisko jak to, o takie przestrzenie jak te, które tu są, bo jest ich coraz mniej i trzymajmy się razem, moi drodzy, także zapraszamy serdecznie na to miejsce. Nazywam się Agnieszka Oberland-Stefańska. Przeżyliśmy dzisiaj fantastyczny trening na terenach wrzosowych. Pierwszy raz tutaj byłam. Chciałam powiedzieć, że niesamowity, zróżnicowany teren i to teren z historią. Żal by było, gdyby zniknął z tego miejsca i z miejsca pamięci mieszkańców. Wdychaliśmy świeże powietrze, ćwiczyliśmy. Wspaniałe towarzystwo, mobilizacja mieszkańców.